Czy matematycy mają poczucie humoru? Oczywiście, że tak. Ten wykres jest idealnym przykładem. Jednocześnie pokazuje, że na wykresach nie muszą się znajdować jedynie suche dane statystyczne wyłowione z morza cyfr. Inwencja to podstawa. Wśród uczniów pewnej szkoły przeprowadzono ankietę dotyczącą ich planów wakacyjnych. Wyniki tej ankiety zostały zamieszczone na tym wykresie. Taki typ wykresu nazywamy wykresem kołowym. Koło jest podzielone na kilka wycinków, które różnią się od siebie kolorem oraz wielkością. Co oznaczają poszczególne kolory? Możemy to sprawdzić w legendzie, która została zamieszczona. Poniżej wykresu. Każdy kolor oznacza jakąś opcję, która była do wyboru w danej ankiecie. Tym razem pytani mieli do wyboru 6 opcji i mogli wybrać tylko jedną z nich. Liczbę głosów oddanych na poszczególne opcje pokazano na tym wykresie. Zauważ, że im większy wycinek koła, tym więcej głosów oddanych. Na daną opcję. Wszystkie wycinki mają jeden wspólny punkt. To środek koła. Wykres kołowy wygląda jak poklejony tort widziany z góry. Im większy kawałek, tym większa liczba głosów. Zastanówmy się teraz wspólnie i spróbujmy odpowiedzieć na takie pytanie: Jaki jest najpopularniejszy kierunek wakacyjnych podróży? Sprawdźmy, na jaką opcję zagłosowało najwięcej ankietowanych. Albo inaczej, który wycinek jest największy? Na pierwszy rzut oka widać, że ten jasno-niebieski wycinek jest większy od pozostałych. Również liczba głosów jest największa ze wszystkich. Ten kolor odpowiada opcji wyjazdu nad morze. To oznacza, że właśnie morze jest najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnych podróży. Ilu ankietowanych planuje spędzić wakacje nad wodą? Sprawdźmy w legendzie, jakie opcje dotyczą spędzania wolnego czasu nad wodą. To na pewno wyjazd nad morze oraz wyjazd nad jezioro. Musimy znaleźć jasno-niebieski oraz ciemno-niebieski wycinek. Nad morze planuje pojechać 60 ankietowanych. A ilu planuje wyjazd nad jezioro? 20. 60 plus 20 daje razem 80. 80 ankietowanych planuje spędzić swoje wakacje nad wodą. Gdzie planuje wyjechać więcej osób? W góry czy za granicę? Sprawdźmy w legendzie, jaki kolor odpowiada poszczególnym opcjom. Wyjazdowi w góry odpowiada kolor szary. Znajdźmy go na naszym wykresie. Szary wycinek znajduje się tutaj. Z wykresu wynika, że 40 osób planuje spędzić swoje wakacje w górach. A jaki kolor ma wycinek odpowiadający wyjazdowi za granicę? Jest żółty. I znajduje się tutaj. Odczytujemy, że za granicę planuje w wakacje wyjechać 25 osób. Więcej osób wybierze się w tym roku w góry. Jaki sposób spędzenia wakacji wybrało najmniej uczniów? Zatrzymaj teraz film. I spróbuj na to pytanie odpowiedzieć samodzielnie. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. Musimy sprawdzić, jaką formę wypoczynku wybrało na najmniej ankietowanych. Najmniej głosów, tylko 10, znajdziemy przy czerwonym wycinku. A czerwony kolor odpowiada opcji: zostają w domu. Nic dziwnego mało kto chciałby spędzić całe wakacje w domu. Ilu ankietowanych planuje wypoczynek u rodziny? Na to pytanie również spróbuj odpowiedzieć samodzielnie. Sprawdźmy w legendzie, jaki kolor odpowiada opcji wyjazdu do rodziny na wakacje. To pomarańczowy. Przy pomarańczowym wycinku możemy odczytać, że na tę opcję zagłosowało 15 osób. A ile osób zostało przepytanych w tej ankiecie. Zatrzymaj film ponownie i na to pytanie również spróbuj odpowiedzieć samodzielnie. Następnie porównaj swoją odpowiedź z moją. Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy po prostu zsumować liczbę wszystkich oddanych głosów w tej ankiecie. To do roboty 40 dodać 60 dodać 20. Dodać 15, dodać 25 i dodać 10. Szybkie obliczenia i otrzymujemy, że suma tych wszystkich liczb daje nam 170. To oznacza, że w tej ankiecie wziął udział 170 uczniów. Przejdźmy teraz do kolejnego wykresu. Kończymy rozmyślenie o wakacjach i wracamy do szkoły. Co przedstawia ten wykres? Wyniki klasówki z matematyki. Co oznaczają poszczególne kolory? To oceny jakie można było uzyskać z tej klasówki. W takim razie co oznaczają liczby przy określonych wycinkach? To liczba osób Jakie otrzymały daną ocenę? Dobrze, za chwilę pojawi się tutaj kilka pytań. Spróbuj na każde z nich odpowiedzieć samodzielnie, a następnie porównuj swoje odpowiedzi z moimi. Jaką ocenę dostało najwięcej osób w klasie? Sprawdzamy, która z liczb podanych przy wycinkach jest największa. To 8. 8 leży przy wycinku odpowiadającym ocenie 4. To oznacza, że najwięcej osób w klasie dostało z tej klasówki czwórkę. Ile osób dostało z tej klasówki piątkę? Ocenie 5 z klasówki odpowiada kolor pomarańczowy. Pomarańczowy wycinek jest tutaj. Odczytujemy, że taką ocenę Dostały 4 osoby z tej klasy. Ile osób dostało ocenę niższą niż 4? Oceny niższe niż 4 to 1, 2 oraz 3. Sprawdźmy, ile osób dostało te poszczególne oceny. Jedynkę dostały 4 osoby. Dwójkę dwie osoby. A trójkę pięć osób. Otrzymujemy, że ocenę niższą niż 4 otrzymało 11 osób z tej klasy, a ilu uczniów pisało tę klasówkę? Trzeba zsumować wszystkie liczby podane koło wycinków. Z poprzedniego pytania wiemy. Że ocenę niższą niż 4 otrzymało 11 osób. Czwórkę dostało 8 osób, piątkę 4 osoby, a szóstkę 2 osoby. Po zsumowaniu tych wszystkich liczb otrzymujemy, że 25 uczniów pisało tę klasówkę. Diagramy kołowe służą do przedstawiania informacji. Dane są przedstawiane w postaci wycinków koła. Wszystkie wycinki w diagramie kołowym muszą się sumować do pełnego koła. Pamiętaj, że podstawą dobrego diagramu kołowego jest dobrze ułożona legenda. Zobaczyłeś właśnie kolejny film z playlisty o przedstawianiu informacji. Zachęcam Cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku. Pistacja Matematyka.